Dawno, dawno temu żyły sobie dwie siostry, Mangita i Larina. Mieszkały w małym domku. Mangita była bardzo pracowita i w wolnym czasie pomagała w sklepie swojego ojca. Larina uwielbiała podróżować i dobrze się bawić. Kiedy się nudziła, przyglądała się swojemu odbiciu w rzece i długo czesała włosy. Dziś jestem znów piękniejsza niż moja siostra. Pewnego dnia ojciec Mangity i Lariny wyruszył w daleką podróż, z której nie było powrotu. Mangita była bardzo smutna z powodu wyjazdu ojca. Za to Larina była niezwykle szczęśliwa. Hihi, teraz codziennie mogę siedzieć nad rzeką do rana. Kiedy ojciec wyjechał, Mangita zaczęła jeszcze ciężej pracować. Zamiatała podłogi rano. Po południu gotowała pyszną zupę i wieszała pranie. Jedyną rozrywką Lariny było przysparzanie kłopotów swojej siostrze. Brudziła dywany w domu. Dolewała lodowatą wodę do ugotowanej zupy. Dlaczego zupa jest zimna? Czemu dywany są brudne? Właśnie je czyściłam. Zwierzęta, które karmisz, je zabrudziły. Pewnego dnia Larina wyszła na spacer do lasu. Właśnie zrywała niedojrzałe owoce i wrzuciła je do rzeki. Nagle podeszła do niej powolna starsza kobieta. Witaj, piękna dziewczyno. Jestem bardzo głodna. Czy możesz dać mi też trochę owoców? Larina podała staruszce dzikie truskawki bez smaku, które właśnie zebrała. Możesz zjeść ile tylko chcesz. To najpyszniejsze truskawki na świecie. Starszą kobietę rozbolał brzuch już po zjedzeniu jednej truskawki. Czy te truskawki są pyszne? I tak dziękuję. Gdy Larina wracała do domu, starsza kobieta zasnęła. Kiedy Mangita wyszła, aby zebrać potrzebne do obiadu warzywa w lesie, zobaczyła chorą staruszkę. Natychmiast zabrała ją do domu i położyła ją do łóżka. Co ta kobieta robi w naszym domu? Ona tak brzydko pachnie! Nie mów tak, Larina. Ta kobieta jest chora. Musimy szybko pomóc jej wyzdrowieć. Mangita przygotowała gorące zupy oraz herbaty ziołowe dla staruszki. Z drugiej strony Larina potajemnie wylała zupę i dorzuciła ziemię do herbaty ziołowej. Larina, czy włożyłaś ziemię do tej herbaty ziołowej? Nie, to nie byłam ja. Ona zrobiła to sama. W ciągu kilku dni starsza kobieta wyzdrowiała. Jesteś dziewczyną o dobrym sercu, Mangita. Jeśli kiedykolwiek zachorujesz, jedz codziennie te jagody, a natychmiast wyzdrowiejesz. Mangita, która była bardzo zmęczona codziennymi obowiązkami i brakiem pomocy, w końcu zachorowała i leżała w łóżku. Larina, przyniesiesz mi jagody, które dała mi starsza pani? Ale Larina sama zjadła wszystkie jagody. Nic tu nie ma! Ptaki, które karmisz, je zjadły! Mangita poczuła się gorzej i zasnęła zlana potem. Larina opuściła dom i poszła nad rzekę, żeby uczesać włosy. W tym czasie staruszka pojawiła się przed nią ponownie. Hej, mała dziewczynko! Gdzie jest twoja siostra? Zapakowała owoce do worków i poszła do pracy. Co ci do tego? Starsza kobieta zdała sobie sprawę, że Larina kłamie. Natychmiast poszła do ich domu zobaczyć Mangitę. Staruszka zobaczyła tę młodą dziewczynę, która jej pomagała, spoconą i chorą. Była bardzo zdenerwowana i długo płakała. Larina podglądała je przez okno i zaśmiała się. Wtedy starsza kobieta zamieniła się w piękną wróżkę. Larina była bardzo zaskoczona, gdy ją zobaczyła. Z radością weszła do domu. Ty jesteś wróżką!
Otworzyłam ci swój dom, jesteś mi coś winna. Daj mi najpiękniejsze włosy na świecie, szybko, użyj magii, już i spełnij moje życzenie. W rzeczywistości, kiedy wróżka zobaczyła Larinę, zamieniła się w staruszkę, by sprawdzić, czy jest dobrą osobą. Dałam ci możliwość zrobienia czegoś dobrego, ale zawsze robiłaś coś złego. W tym momencie wróżka machnęła swoją magiczną różdżką z boku na bok, a włosy Lariny zamieniły się w bluszcz. Ach, moje włosy! Co się stało z moimi włosami? Są teraz takie brzydkie, pomocy! Larina w strachu pobiegła nad rzekę i spojrzała na swoje włosy. Muchy zaczęły latać wokół jej głowy, a jej bluszczowe włosy utknęły nagle w ziemi. Stałam się taka brzydka! Nie chcę już na siebie patrzeć! W tym czasie wróżka karmiła Mangitę jagodami i Mangita w końcu wyzdrowiała i otworzyła oczy. Dziękuję, wróżko. Czuję się dużo lepiej. Wróżka machnęła dwa razy różdżką i zamieniła jej mały domek we wspaniały pałac. Mangita była pod wielkim wrażeniem, gdy zobaczyła pałac. Dobroć jest zawsze nagradzana, młoda dziewczyno, a ten pałac jest twoją nagrodą. Dziękuję, wróżko. A co z siostrą? Co się stało? Twoja siostra zawsze będzie patrzeć na swoje brzydkie odbicie nad brzegiem rzeki. Ale tak bardzo kocham moją siostrę. Jaki jest sens życia bez niej w tym ogromnym pałacu? Daj nam szczęśliwe życie razem tutaj, wróżko. Tego pragnę. Wróżka była bardzo szczęśliwa, kiedy usłyszała słowa Mangity. Najpierw zamieniła wspaniały pałac z powrotem w mały domek, a następnie poszła do Lariny i za pomocą swej magicznej różdżki przywróciła jej piękne włosy. Larina radośnie przytuliła Mangitę. Uratowałaś mnie! Przykro mi! Będę teraz dobrą osobą, obiecuję! Larina w tym momencie zrozumiała, że szczęście polega na pomaganiu innym ludziom i staje się piękniejsze, gdy się nim dzielimy.